To tak. Gothic, Kroniki Myrtany, Archolos. Pierwsze pytanie na czacie. Bloody będzie The Rzeszów 2? Głupie pytanie, oczywiście, że będzie. Roderich przedstawił mi szczegóły dotyczące sytuacji w mieście. Nagłe przybicie okrętu z uchodźcami i nieudany zamach na życie lichwiarza to na ten moment główne problemy władz miasta. Strażnicy zabezpieczają port, a ja mam przeprowadzić śledztwo w sprawie zamachu. No dobra, w takim razie nie mam wyboru, będę musiał się tym zająć. Wychodzi na to, sprawa jest taka, że Worter został zaatakowany i będziemy musieli teraz przesłuchać podejrzanych, no i w ogóle zrobić wszystko, żeby zlokalizować tego zbrodniarza. Ej, kiedyś tu stała taka babuszka. Cordes powiedział się o całej sprawie, nie zaryzykuje i nie pozwoli dziewczynie odejść, prosiła mnie... Bym powiedział jej matce, że żyje, tylko gdzie jest jej matka, co nie? To jest takie dobre pytanie, bo jej matka wcześniej była tu, a teraz to cholera wie, gdzie się znajduje tak właściwie. No nic, życie takie jest czasami. Będzie kiedyś jeszcze DBD? Wczoraj było. Ile można grać w DBD, byczku? Dobra, chodźmy pogadać z tym oskarżonym, który chyba został złapany gdzieś w celi. Na to wychodzi. Co się dzieje? Na to wychodzi oczywiście. Tu jest Homer, zobaczmy czy może tu gdzieś siedzi, tu jest tylko puste łóżeczko, dobra, chodźmy zobaczyć z drugiej strony. Wejgo. Czego u diabła chcesz? O, sip. O, jest i Ars. Trochę ciemno, więc zapalę sobie pochodnie. Kura, Bloody zaczyna streama, ja właśnie się układę spać. Legion 7, w takim razie miłych snów, byczku. A, super, no to zajebiście go żeśmy przesłuchali. Tak żeśmy go przesłuchali, że go nie możemy przesłuchać. No nie, no. To przesłuchanie na pełnej piździe w takim razie. Dobra, chodźmy pod ten cały dwór Woltera pogadać z tymi wszystkimi typiarzami, co tam są. Zobaczymy, co mi powiedzą. No, jakaś zadymka, fiu fiu. Pewnie znowu bez powodu żadnego. Siema, Patronus. No, jakiś zamach z ramas, kurwa. Suwa się! To ci mówiłem przecież, że tak będzie. Mówiłem ci, że to kwestia czasu i popatrz, miałem rację. W czym niby miałeś rację? A w tym, że Morris niczego się nie nauczył po ostatnich protestach. Ale kto mógł się spodziewać, że jakiś szaleniec? Nie szaleniec, tylko ludzie. Zwykli ludzie, którzy od lat mają dość zaglądania władzy i jej klakierów do ich sakiewek. A ty ciągle to samo. Zjawił się nawet Kuno i Leon! Chwilę cię tu nie widziałem, chłopcze. Gdzie to się włóczyłeś? Szukałem Jorna. Udało mi się znaleźć nawet jednego z jego porywaczy, ale nie powiedział mi nic przydatnego. Mi też nie udało się wiele zdziałać. Kilka osób w porcie mówiło, że go widziało, ale zawsze ostatecznie okazywało się, że próbują jedynie wyciągnąć kilka złotych monet. A co tutaj robisz? Całe te poszukiwania i życie w mieście jest niesamowicie niekorzystne dla mojej sakiewki. Myślałem więc, że może Volker trochę mnie wspomoże. Zarówno finansowy, jak i z poszukiwaniami Jorna. O, The Lizard! Elo, elo, byczku! Witam cię miło na streameczku porannym. Dlaczego Volker miałby pomóc w poszukiwaniach? Bo to dobry człowiek jest! Potrafi ulitować się nad biednymi i potrzebującymi, pomimo że sam jest najbogatszym obywatelem całego miasta. Chciałem mu zaoferować moje nieocenione usługi w zamian za pomoc z naszymi aktualnymi problemami. W tej sytuacji nie będę go jednak nachodzić. Niech odpocznie. Sam przecież wiem, jak to jest mieć pod domem tłum gapiów, którzy chcą cię dosłownie rozszarpać dla informacji. Opowiedz lepiej, co ty tutaj robisz? Ja już go rozszarpię dla informacji. Legion napisał, w pracy do 3 w nocy, później McDonald, parę piwek i granie do 10, to jest życie. Oj, tak, tak, Legion, to jest życie. Mam pomóc w zamknięciu śledztwa. Ty? Nie wiedziałem, że zajmujesz się tak ważnymi sprawami. Czy to nie jest trochę ponad twoje możliwości? Zresztą to teraz nie jest istotne.
Może jeśli będziesz miły i pomocny, to sam Volker zechce ci się odwdzięczyć. Pamiętaj tylko, by go przypadkiem nie urazić. Byku, ty nie wiesz chyba, z kim masz do czynienia. Jestem Marcin z Żebrzeszyna, wielki, słynny... rozwiązywacz problemów. Co teraz zrobisz? Wracam do portu. Może uda mi się w końcu znaleźć kogoś bardziej wiarygodnego niż ci ostatni pijacy. W końcu Jorn sam się nie znajdzie. Uważaj na siebie, chłopcze. Chociaż szczerze mówiąc, po takim czasie od zniknięcia Jorna, to ja już bym niestety zakładał najgorsze, że Jorn prawdopodobnie nie żyje. Już jednak 2 miesiące go nie ma. Tak luźno 2 miesiące, więc już naprawdę Jorn chyba dawno gryzie ziemię, ale kto może wiedzieć. Dobra, lecę, miłej gry, trzymaj się, Legion. Dobra. O, możemy teraz Kuno okraść. I Leona, nice. Marvin, dobrze, że jesteś. Już się wszystkiego dowiedziałem. Wchodź śmiało, może tobie się uda coś ustalić. Jestem zajebistym detektywem, jak nie jak tak. Ja to zaraz rozwiążę ten cały rozpiździec. Ja już rozwiążę tą całą zagadkę. Jeśli chodzi o detektywistyczne rzeczy, to trochę się na tym znam. Ej, ty. Co tu robi Gwardia Królewska? Pilnujemy bezpieczeństwa gubernatora, rzecz jasna. Gubernator jest w środku? Nie powiedziałem tego. W takim razie, co takiego ochrona gubernatora miałaby robić tak daleko od ratusza? Nie twój interes, pachołku. Interesujący, czyli Gwardia Królewska też się tym interesuje. Dobra, obejdźmy wokół. O, na pewno ogrodnik Bernard coś będzie wiedział. Rychło w czas. Straż zainteresowała się tą sprawą. Czyli wiadomo, czyli nic mi nie pomógł. Bym mu spuścił mały wpierdol, to może wtedy by się zainteresował. O, jest i moja koleżanka Ivy. Dobre, zresztą profilaktyczny wpierdol dla Bernarda to przecież nic strasznego. Nauczy się trochę szacunku. No. Szacunek, byczku. No musi się trochę nauczyć szanować mądrzejszych od niego, co nie? Musiałem go wyjaśnić. Siema, Ivy, co tam ciekawego? Okej, o, siema, jestem z piekieł. Ivy? Nie sądziłam, że tak szybko zmienisz zdanie. A ja nie wiedziałem, że pracujesz dla lichwiarza. Widać, nie tylko ty potrafisz zaskakiwać ludzi. Tak się składa, że potrzebuję złota. A mój obecny pracodawca ma go całe mnóstwo. Poczekajcie chwilę, bo dostałem odpowiedź. Szef w domu? W domu, ale ma gościa. I to nie byle jakiego. Podobno odwiedził go sam gubernator. Gubernator? To stąd się wzięli ci gwardziści. Przynajmniej nie są tak uciążliwi jak twoi koledzy po fachu. Nie wiem, jak możesz wytrzymywać z tymi przygłupami na co dzień. Do pewnych rzeczy idzie się przyzwyczaić. Najchętniej bym stąd poszła, usiadła w jakiejś karczmie i napiła się zimnego piwa. Ale Bradlock wisi mi forsę za ostatnie zlecenie. Patrząc na to, jak szanowni panowie się guzdrają, chyba sobie jeszcze poczekam. Gadki gadkami. Ale zgaduję, że nie przyszedłeś tu tylko po to, aby podziwiać majątek Volkera. Oj nie, przyszedłem tutaj w interesach. Postanowiłem rozważyć twoją ofertę. A jednak, miałam rację. Roderich odesłał cię z pustymi rękami. Delikatnie zaznaczył, że ma teraz ważniejsze sprawy na głowie. Widzę, że zbył cię pierwszorzędnie. Wiele można mówić o Volkerze, ale jedno jest pewne. Potrafi szczodrze nagradzać za oddaną służbę. Pamiętaj o tym, gdy będziesz z nim rozmawiał. Zrobić przejście dla jego ekscelencji! Przejście dla gubernatora! Oho, chyba się jednak doczekaliśmy. Pogaduszki dobiegły końca. O, idzie gubernator! Słynny na cały Archolos! Żółtodzioby przodem! Ej, gubernatorze! A nie, to Morris jest! Boże, myślałem, że to ktoś ważniejszy! Chwila.
Siema, Morris! Kradzież! Gubernator Morris? We własnej osobie. W czym mogę ci pomóc, chłopcze? Poczekaj, czy ja z nim nie rozmawiałem? A nie, rozmawiałem chyba. Prowadzę śledztwo w sprawie zamachu na Volkera. Może wiesz coś na ten temat? Przykro mi, ale podejrzewam, że w tym momencie wiem niewiele więcej niż ty. Dopiero wracam z odwiedzin u Volkera i biorąc pod uwagę stres, jakiego musiał doświadczyć, wolałem rozmawiać raczej o jego stanie zdrowia i samopoczuciu. Na szczęście Volker dochodzi już do siebie i z pewnością chętnie odpowie na wszystkie twoje pytania. Tymczasem muszę wracać do moich obowiązków w ratuszu. Nie muszę chyba wspominać, jak bardzo zależy nam na jak najszybszym rozwiązaniu tej sprawy, prawda? Volker jest jedną z najbardziej szanowanych osób na wyspie, a przy okazji najbogatszą. Tak więc lepiej, by śledztwo nie ciągnęło się miesiącami. Musimy jednak mieć całkowitą pewność, że skazana osoba jest winna, zanim podejmiemy dalsze kroki. Wolałbym nie mieć na głowie tłumu rozwścieczonych mieszczan. Złapanie i skazanie winowajcy tego incydentu powinno być dla Rodericha priorytetem. Dobra, Morris, jak zwykle się uprzejmujesz. Ach, ten Morris, śmieszek z niego jakich mało. O, zobaczcie, ile tu krwi. Ja cię kręcę, tu chyba do jakiegoś zamachu doszło. Dobra, wbijam tam do środka, jak do Czy siebie. Teraz mogę zobaczyć się z twoim szefem? O tym zadecyduje Bradlock. Znajdziesz go w korytarzu. Dobra, kurwa, suwa się, o! Czego tu szukasz? Muszę się zobaczyć z twoim szefem. Doprawdy? A w jakim to celu chcesz się z nim widzieć? Chcę dla niego pracować. Chcę dla niego pracować. Ostatnim razem okazałeś się przydatny. Dobrze, chłopcze. Zapracowałeś na swoją wizytę. Czy to znaczy, że zaprowadzisz mnie do Volkera? Chodź za mną i trzymaj ręce przy sobie. W przeciwnym razie szybko się z nimi pożegnasz. Haha, woda podjebana. Czekaj tylko, to nie! To się już nie udało. A myślałem, że nikt nie zorientuje się, jak podjebie tą szkatułeczkę. Jednak ktoś się zorientował, cholipka. No dobra, trudno. Czy te... Czego? Jestem tu. Śledztwa? Dowódca przysłał mnie, abym ustalił tożsamość zamachowca. Myślałem, że wasi ludzie złapali już, kogo trzeba. Gubernator chce się upewnić, że mamy właściwą osobę. Widzę, że strażnicy miejscy są jak zwykle niezawodni. Z drugiej strony sam Volker wspominał o... O czym? W zasadzie to... nieważne. Jak będzie chciał, sam ci o tym powie. Czy to z... Chodź za... Kurwa, tym razem zauważyli, jak podjebałem wodę. Dobra, cofam to, nie podpierdalamy jednak niczego. Jest to zbyt ryzykowne, za dużo osób się orientuje. A ja nie chcę iść do więzienia za kradzież wody w miejscu publicznym. Czy... Dobra, niestety musimy być grzeczni. Chcę... Czy... Chodź za... O, lipka, nic nie możemy ukraść, chyba że... Ej ty! Co ty tu robisz? Żartowałem! Jeju, jak oni są tutaj dosłowni! Nawet szkatułki nie można podjebać. Siema, Alfred! Wybacz, młody człowieku, ale mam mnóstwo pracy. No już, idę za tobą. O, książka! Poczekaj, przeczytam sobie szybko. O, przygodowa książka! O cieniostworach! Magicznych stworzeniach! Szefie! Jakiś chłopak chce u szefa pracować. Słyszałem, że chcesz dla mnie pracować. Ludzie w twoim wieku i o twoim statusie nieczęsto składają mi takie oferty. Widzę, że należysz do Straży Miejskiej.
To miłe, że dowódca martwi się o moje zdrowie i przesyła kolejnych ludzi. Rozumiem, że też podzielasz jego szlachetne intencje. Próbuję odnaleźć pewną bliską mi osobę. A, to możemy powiedzieć. Właściwie to jest coś, czego chcę. Słyszałem, że szczodrze nagradzasz swoich ludzi za wierną służbę. Czyli tak jak wszystkich innych. Interesuje cię złoto. Źle mnie zrozumiałeś. Próbuję odnaleźć pewną bliską mi osobę, ale od dawna nie mam od niej żadnych wieści. Na domiar złego moi obecni pracodawcy nie chcą mi pomóc. Wiem też, że jesteś na tropie pewnej organizacji. W zamian za twoją pomoc mógłbym się o niej czegoś dowiedzieć. Ty pomożesz mnie, a ja pomogę tobie. Na tym polega współpraca. Brzmi interesująco, ale obawiam się, że dopóki strażnicy okupują mój dom, dopóty nic nie wyjdzie z tej współpracy. Jestem pewien, że po zakończeniu śledztwa strażnicy opuszczą twoją posesję i pójdą do portu zabezpieczać go przed uchodźcami. To jest teraz dla nich priorytetem. W najlepszym wypadku tak się stanie, ale ja z reguły nie wierzę w przypadki. Wątpię, żeby strażnicy szybko mnie opuścili. Dlaczego tak myślisz? Sprawa jest bardziej skomplikowana, niż może ci się wydawać. Tu nie chodzi o ukaranie winnego i zamknięcie śledztwa. Co gdybym ci powiedział, że za zamachem nie stoi jeden człowiek, a grupa ludzi? Ta sama, którą od lat próbuję rozpracować. Masz na to jakiś dowód? Słowa moje i innych. Gdyby jeden z ludzi Bradlocka nie znalazł się przypadkiem na linii strzału zamachowca, w tym momencie odmawiano by za moją duszę ostatnią litanię. Ten człowiek doskonale wiedział, co robi. O, lipka! Czyli snajper chciał go zestrzelić, ale jeden z jego wartowników zablokował strzał i uratował Volkera. Ja cię kręcę, sytuacja jest poważniejsza, niż mogłoby się przypuszczać. Widziałeś zamachowca? Prawdę mówiąc, to niewiele wtedy widziałem. Cała sytuacja wydarzyła się przed moim dworem w ciągu krótkiej chwili. Nie widziałem jego twarzy, bo sprytnie ukrył ją pod kapturem. Pamiętam jednak, że jego ruchy nie były przypadkowe. Załadował bełt i naciągnął kuszę z taką sprawnością, jakby to robił od lat. Co możesz mi powiedzieć o tej organizacji? Wyobraź sobie chorobę, która powoli, ale konsekwentnie toczy ciało starca. Dzień za dniem jego siły więdną, aż w końcu go opuszczą. Tym właśnie są wywrotowcy. Zarazą. Tlącą się iskrą, która jeśli nie ugaszona w porę, w końcu spopieli to miasto. Wiedzą, że jestem na ich tropie. I dlatego próbują mnie zabić. Gdyby nie Bradlock i jego ludzie, już dawno by mnie dopadli. Sytuacja jest naprawdę poważna. Musimy ich koniecznie wytropić. Dlaczego ci wywrotowcy chcą twojej śmierci? Czy to nieoczywiste? Jestem jedyną osobą, która otwarcie o nich mówi i robi cokolwiek, by ich powstrzymać. A co robią władze? Władze zamiatają sprawę pod dywan, twierdząc, że nie ma problemu. Ale skoro nie ma problemu, to kto z zimną krwią porywa ludzi z ich własnych łóżek? Kto blokuje zdecydowane kroki w sprawie zabicia bestii nękającej wiśniaków? Kto? Twierdzisz, że straż pochwyciła niewłaściwą osobę? Nie pierwszy raz. Straż umarza sprawę dla własnej wygody. Znam tego chłystka. Kiedyś wziął u mnie pożyczkę, której później nie spłacił na czas. Dni mijały, kwota rosła, a człowiek w końcu trafił na bruk i zaczął agitować pod moim domem, o wszystko mnie obwiniając.
Historia z szalonym frustratem brzmi sensownie, ale nie zdziwiłbym się, gdyby ktoś mu te kusze włożył do rąk i kazał nacisnąć spust. Jak mawiają kupcy, czas nagli, więc dobijmy targu. Dowiedz się, kto naprawdę stał za zamachem. Przedstaw władzom niezbite dowody, a poznasz moją hojność. W porządku, zgadzam się na taki układ. W porządku, zgadzam się na taki układ. Miło mi słyszeć, że jest w mieście ktoś, komu zależy na sprawiedliwości. Jeśli musisz, porozmawiaj z resztą moich ludzi. Alfred, Bernard i Bradlock byli w tym czasie we dworze. Ręczę za prawdziwość ich słów. A teraz wybacz, ale muszę odpocząć. No i tak oto, o kurde, trop więźnia, trop grotu, trop ulotek. Kurcze, mamy wiele tropów i będziemy musieli zbadać sprawę. Cóż, prawdopodobnie będzie to moje najtrudniejsze śledztwo. Uuu, jaka skrzynia, ale bym sobie ją podjebał. Cholera, dużo strażników i dużo zabezpieczeń. No cóż, kiedyś te wszystkie kosztowności będą moje. Ale jeszcze nie wiem, jak tego dokonam, ale dam radę, dobra. Pierwszą osobą, z którą będzie trzeba na pewno pogadać, to Alfred. Alfred? Kurwa, ile zadań naraz, co nie? Rock and metal fan? Dobra, Alfred, gadaj! Słucham cię uważnie. Na początku kradzież, takie mam zasady. Przysyła mnie Volker. Potrzebuję odpowiedzi na kilka pytań. Ach, naturalnie. Zawsze jestem do usług mojego pana. Jak więc mogę ci pomóc, drogi chłopcze? Co robiłeś w dniu, w którym wydarzył się zamach? Sprzątałem w holu, spisywałem plan zajęć i segregowałem dokumenty. To, co zwykle robię każdego dnia. Mogę zapytać, po co ci ta informacja? Dowódca Roderick przysłał mnie, abym zajął się śledztwem w sprawie zamachu na twojego pana. Kolejni strażnicy. Cóż, nie mnie podważać rozkazy samego dowódcy Straży Miejskiej. Mam tylko nadzieję, że twoja obecność we dworze nie będzie kłopotliwa. Każda pomoc jest jednak cenna. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie twoje pytania. Mam nadzieję, ponieważ moich pytań jest nieskończenie wiele. Dlaczego Volker jest nazywany lichwiarzem? Co? Proszę, nie nazywaj go w ten sposób. Nie chciałem go obrazić. Pytam ze względu na śledztwo. Ach, chyba rozumiem. Wierzę, że to krzywdzące określenie pochodzi od ludzi, którzy nie potrafią poradzić sobie ze spłatą pożyczki. Zamiast dziękować Volkerowi za to, że podał im dłoń w ciężkiej sytuacji, wolą oczerniać go i traktować jako winnego. Najgorsze jest jednak to, że ta obelga przechodzi z ust do ust. Wiele osób nie zdaje sobie nawet sprawy, że obraża w ten sposób pana Volkera. A jest on człowiekiem wielu talentów. Mądrym, sprawiedliwym i, o czym mało osób wie, zdolnym w szermierce. Gdyby zamachowiec nie był tchórzem i zaatakował z bliska, pan Volker dałby mu radę, a tamten chłopak, Norman, ciągle byłby wśród nas. Czy zamachowiec zostawił coś po sobie? Oto, mój drogi chłopcze, musisz zapytać już swoich kolegów. Strażnicy, którzy przybyli na miejsce zbrodni, od razu zarekwirowali wszystkie przedmioty należące do podejrzanego. Jedyne rzeczy, jakie mam przy sobie, to ulotki, które parę dni przed zamachem rozwiesili na ogrodzeniu przeciwnicy mojego pana. Mogę rzucić okiem na jedną z nich? Możesz ją nawet zatrzymać. Ostrzegam tylko, wylewa się z niej jad i nienawiść wobec lepiej sytuowanych. Nie wiesz może, skąd ci ludzie mieli te ulotki? Zgaduję, że ktoś zrobił zamówienie na cały plik, bo wciąż można je znaleźć w mieście. Ktoś, czyli zamachowiec. Wątpię, żeby zwykły mieszczanin targnął się na taką cenę. To była grupa ludzi albo ktoś bardzo majętny. Jeśli uważasz je za istotny trop w śledztwie, na twoim miejscu rozejrzałbym się na placach i innych zatłoczonych miejscach.
a nuż znajdziesz kogoś, kto je rozprowadza. Ach, czy widzicie, pierwszy trop? Ulotki. Zawsze to są ulotki, pamiętajcie, byczki. Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o ulotki. Masny Subzyna napisał: siemka Blado, właśnie skończyłem oglądać odcinek z Payday sprzed 4 lat. Łyska wokół się kręci. No, nic dziwnego, Payday zajebista gierka. Siema Turbo Ninja 5778. Czy w ciągu ostatnich kilku dni zauważyłeś coś lub kogoś podejrzanego? Od czasu zamachu mieszkańcy miasta przychodzą tu, aby popatrzeć na miejsce zbrodni. Wielu spośród nich wygląda podejrzanie, ale żaden nie przykuł mojej ani innych dworzan uwagi. Staramy się pracować tak jak dawniej, znosząc obecność gapiów i strażników. Życie musi toczyć się dalej. Opowiedz mi o sobie. Nazywam się Alfred. I jestem pokornym szambelanem mojego pana. Od wielu lat służę mu skromną radą i pomagam zarządzać tą przepiękną posiadłością. Chwile ulotne jak lotka, jak ulotka. Od dawna tu pracujesz? Prawie całe moje życie. Wcześniej służyłem ojcu Volkera, a jako podrostek terminowałem u jego dziadka. Od tamtych czasów jednak wiele się zmieniło. To wszystkie pytania, jakie miałem. Cieszę się, że mogłem pomóc. No dobra, tak naprawdę pierwsza osoba została przesłuchana. Rozmawiałem z Alfredem, lokajem lichwiarza, który dał mi jedną z ulotek agitujących przeciwko bogatym obywatelom. Znalazł je rozwieszczone na ogrodzeniu kilka dni przed zamachem. Alfred podejrzewa, że ktoś zrobił zamówienie na cały plik tych broszur, bo wciąż można je znaleźć w obiegu. Doradził mi, żebym rozejrzał się za nimi w zatłoczonych miejscach, a nuż wpadł na trop tego, kto je rozprowadza. No dobra, będzie trzeba w takim razie zrobić mały research i się przejść po mieście, ale najpierw trzeba wypytać wszystkich o ten podejrzany zamach. O, może Ewa będzie coś wiedzieć o tym całej sytuacji. Ewa, gadaj, co wiesz o morderstwie. Na początku kradzież, takie mam zasady. Co tu robisz? Piorę, gotuję, sprzątam. Najczęściej to drugie. Ale robię wszystko to, o co mój pan mnie poprosi. Jak ci się pracuje dla Volkera? O, nie mogłam wymarzyć sobie lepszej pracy. Codziennie nowe wyzwania, nowi goście, nowe potrawy do przyrządzenia. Pewnie płaca też nie jest najgorsza. Nie robię tego dla płacy. To czysta przyjemność pracować dla pana Volkera. To taki uprzejmy i dobry człowiek. Byłaś w domu w trakcie zamachu na twojego pana? Jestem tu prawie cały czas. W przeciwnym razie, kto gotowałby obiady i sprzątał cały ten bałagan? Widziałaś lub słyszałaś coś nietypowego? Słyszałam krzyki przechodniów, a potem tupot butów. Nic poza tym. Jak już mówiłam, spędzam w tym domu całe dnie. Mówi się trudno. Dzięki za rozmowę. Jeśli jesteś tu, aby pomóc, porozmawiaj z naszym ogrodnikiem Bernardem. On był wtedy na zewnątrz, gdy wydarzył się zamach. Może powie ci coś więcej? Który rozdział? Zapytał Bultrim. Trzeci rozdział. No niestety gra się trochę wleczy, no bo też się trochę delektowałem tą gierką. Ej ty! Co ty? Dobra, jeju. Jak się wszyscy przejmują, że chciałem coś podpierdzielić, no. Skoro podobno to ty zajmujesz się tym śledztwem, to może zacznij od tej cholernej krwi na ścianie. Przy naszej pogodzie śmierdzi tak, że pilnować drzwi się nie da, tak żeby człowieka przypadkiem no nie ciągnęło. Przynajmniej ogrodnik będzie mógł spokojnie wyszorować całą ścianę na czysto. Chyba masz co robić, Marvin. O Boże, Ivy, ty też. Dobra, Bernard, co to odpierdalasz? Gadaj, co wiesz. To, że spuściłem ci w pierdol jeszcze chwilę przed tym, nie czyni powodów, dla których masz mi nie sprzedawać informacji. Hej, co tu robisz? Pracuję, chłopcze. A na co ci to wygląda? Nie wydajesz się zbyt przejęty faktem, że twój pan prawie zginął. Zamach zamachem, ale ta ściana sama się nie wyczyści.
Co to za krew na ścianie? Nie mam pojęcia, chłopcze. Moim zmartwieniem jest pozbycie się jej ze ściany, a nie szukanie jej właściciela. Paskudnie śmierdzi. Ale na szczęście jest jeszcze świeża. Przynajmniej sprzątanie nie zajmie mi tak dużo czasu. Wiesz coś o zamachowcu? Narwaniec. Trochę podobny do ciebie. Od tygodni widziałem go agitującego razem z innymi pod domem mojego pana. Krzyczał, że trafi na bruk i że to wina Volkera. Cóż, tak się dzieje, jak się nie płaci podatków na czas. Też bym chciał gotika, ale kasy teraz nie mam, ale gotik nie jest jakoś drogi, byczku. No? Gotik nie jest drogi, byczku. Co ty pierdzielisz? Zresztą dodatek Kroniki Myrtany są akurat za darmo, jak się ma podstawkę. Jakim cudem udało mu się wejść na teren posesji, omijając przy tym wartowników? Obi boków, jak już. Pewnie jak zwykle urżnęli się winem w kuchni i zostawili ogród bez ochrony. Szkoda tylko, że później sprzątanie jest na mojej głowie. Chyba z 12 zł na Steamie podstawka, tak napisał Szandril 92. Więc sam widzisz, żadna wymówka, że nie ma się pieniędzy. Gotik nie jest drogi, a zabawy na wiele, wiele tysięcy, dobra, setki godzin. Byli też inni? Cała masa. Głównie ludzie z portu i obrzeży miasta. O swoje problemy obwiniają bogatych obywateli. Jestem przekonany, że to pod ich naciskiem gówniarz pociągnął za spust. Wiesz może, czy Volker ma jakichś wrogów w tym mieście? Wrogów ma pełno, ale nie dziwi mnie to. Wielu chciałoby położyć łapska na jego olbrzymim majątku. A przyjaciół? Z tym jest gorzej. No i bardziej nazwałbym ich partnerami do interesów niż przyjaciółmi. Mój pan bardzo ostrożnie dobiera sobie znajomych. Zwykle woli towarzystwo ksiąg i Alfreda niż kogokolwiek innego. Kim jest Alfred? To zaufany doradca Volkera. Pracuje z nim, odkąd ten wprowadził się do dworku. A było to jeszcze przed wojną. Osobiście niespecjalnie za nim przepadam, ale widać mój pan bardzo ceni sobie jego rady. Myślę, że raczej Alfred tego nie zrobił. Za długo już pracuje tutaj w dworze Volkera i wcześniej pracował dla jego ojca. Szczerze mówiąc, wątpię, żeby miał interes, żeby teraz na stare lata zabijać Volkera. Bernard też raczej wydaje się, że miałby wyrąbany, w sensie bez sensu, czyli to musiał być ktoś z zewnątrz. Dzięki za rozmowę, ale muszę już iść. Na razie, mały. No dobra, i dostaliśmy parę tropów. Przed dworem Volkera spotkałem Bernarda, ścierającego ze ściany krew. Ten materiał dowodowy może być istotny dla śledztwa. Powinienem zebrać jej trochę do menzurki. Dobra, totalnie wiem po co mi to, ale... ale zebrałem. Widzę, że już zdążyłaś sobie pobrudzić ręce krwią. Kilka podobnych malunków z krwi pojawiło się też w Starym Mieście. Daj mi fiolkę. Sprawdzę, czy to ta sama krew. Może pomoże nam to ustalić jakieś fakty na temat zamachu. Wolę zatrzymać ją dla siebie. Chyba się nie zrozumieliśmy. Nie pytałam, czy mi ją dasz. Poza tym, jak zamierzasz sprawdzić malunki w Starym Mieście? Możesz do niego wejść? Prowadzę śledztwo, muszą mnie wpuścić. Mieszkańcy Starego Miasta teraz jeszcze bardziej panikują. Zanim zdobędziesz potrzebne zezwolenia, to malunków może już dawno nie być. Cholipka, i teraz zabierze mi fiolkę! A nie wiadomo, czy podczas zabrania mi fiolki nie zrobi jakiejś sekretnej zamiany. Najgorsze, że nie mam teraz żadnej innej decyzyjności. Muszę dać jej fiolkę. Dobra, weź tę fiolkę. Gdy tylko będziesz coś wiedziała, to daj mi znać. Spokojnie, chłopcze. Nie tylko tobie zależy na rozwiązaniu tego problemu. Sama trochę się obracam przy Volkerze i wolałabym, żeby następny bełt nie trafił prosto w moje serce. Dobra, dałem jej fiolkę, zanim zdążyłem cokolwiek zrobić z zebraną krwią. Fiolkę przejęła Ivy. Powiedziała, że sama zajmie się tym tropem. Zaufam jej na czas śledztwa i tak będę miał przy tym sporo rzeczy do roboty. Aczkolwiek zabranie zapasowej fiolki z krwią byłoby dosyć taktycznym posunięciem. Niestety nasz główny bohater nie jest na tyle inteligentny. Dobra, z Bradlockiem powinienem pogadać i z samym więźniem. Dobra, gdzie jest Bradlock, ten cwaniak? A, tutaj siedzi, się opiera.
Dobra, Bradlock, a powiedz, co ty widziałeś może? Podobno w czasie zamachu byłeś na terenie dworu. Co możesz mi powiedzieć o tamtym wydarzeniu? Dlaczego myślisz, że chciałbym z tobą o tym gadać? Twój szef powiedział, że odpowiesz na moje pytania. Poza tym jestem tu, żeby pomóc. Byłem tam, gdzie zawsze. Przy Volkerze. Najwyraźniej nie byłeś zbyt blisko niego. Niewiele brakowało, a twój szef by zginął. Nie kpij ze mnie, gnojku. Nie odstępowałem go na krok. A jednak jakimś cudem zamach się wydarzył. Ten, kto zaatakował mojego szefa, nie był byle obwiesiem ze slumsów. Większość ludzi myśli inaczej. Większość ludzi to idioci. Widziałem, jak się poruszał. Gość wyraźnie przyszedł tu w jednym celu. Gdyby ten smarkacz nie znalazł się na linii strzału, parę dni temu odebrałby swoją ostatnią wypłatę. Opowiedz mi o tym chłopaku. Nazywał się Norman. Wyrostek był mniej więcej w twoim wieku. Niedawno się tu przybłąkał. Przybłąkał? Jeden z naszych zaoferował mu pracę u Volkera, a że ten spełniał wymogi, szef zgodził się wziąć go na okres próbny. Nie było jednak z niego dużego pożytku. Próbowałem nauczyć go walczyć, ale gówniarz tylko zmarnował mój czas. Przynajmniej nieźle spisywał się jako nosi woda. I żywa tarcza. Nie da się ukryć. Macie przy sobie grot? A po cholerę ci grot. Może powie nam więcej o broni, z jakiej strzelał zamachowiec. Pewnie już dawno strażnicy się go pozbyli, a jeśli nie, to znajdziesz go na cmentarzu, 2 metry pod ziemią, w ciele tego smarkacza. Powiedziałem ci już wszystko, co wiem. Teraz zostaw mnie w spokoju. Od Bradlocka dowiedziałem się, że chłopak, który zginął w zamachu, miał na imię Norman. Próbowałem dowiedzieć się czegoś o grocie Bełtu, którym Norman został trafiony, ale Bradlock nie ma pojęcia, co się z nim stało. Jeśli nie zaginął, możliwe, że zarekwirowali go strażnicy lub zwyczajnie został w ciele chłopaka. No dobra, czyli kolejny trop. A, tropów coraz więcej. Poczekajcie, bo znowu długa wiadomość do mnie ziomek napisał. Dobra, kogo tu jeszcze przepytać? A, samego zainteresowanego więźnia. Dobra. Sambor? Mam pytanie w sprawie zamachu. O co chodzi? Nie wiesz przypadkiem, co się stało z Bełtem, od którego zginął ten chłopak? Pewnie trzymają go, razem z zarekwirowanym dobytkiem zamachowca. Tak w ogóle, to na co ci on? Nie muszę ci się ze wszystkiego tłumaczyć. Co ty nie powiesz? To zupełnie jak ja. Nie muszę ci we wszystkim pomagać. Chwila. Mógł? Pewnie. Tak samo... A w czym się specjalizuje? Głównie w strzelaniu z kuszy. Znam się też trochę na łowiectwie. Wiesz, pozyskiwanie skurgadów, wyrywanie kłów, pazurów, rogów cieniostwora, języków ognistych jaszczurów. Z tą różnicą, że uczenie tego nie jest moim obowiązkiem zleconym przez Rodericha, dlatego musisz mi za to zapłacić. Ale w zamian nie będę patrzył na twój stopień w organizacji. Nauczysz mnie? Tylko przygot... Rogi cieniostworów, o kurwa, ja tego nie potrafię? Tylko debil by się tego nie nauczył. Jak wyrywać rogi cieniostworom? Najpierw oddziel skórę nachodzącą na róg. Pozwoli ci to znaleźć jego nasadę. Podważ ją i zacznij szarpać na boki. Rogi cieniostworów są mocne i nie powinien się przy tym złamać. Po chwili wyjdzie z czaszki i będzie gotowy do sprzedaży. Zdaje się, że to tyle. Nie nauczę cię już niczego ponad to, co umiesz. Nie, kurde, widzicie? Nowej rzeczy się nauczyłem. Dobra, do więźnia! Czyli krótko mówiąc, sprawa zaczyna się trochę komplikować. Zapiszę się na tak. Nie sądzę, żeby w tej sprawie coś się zmieniło. Trzeba uważać, co się dzieje. Sprawa zaczyna się komplikować. Więc generalnie musimy zacząć badać sytuację. Roderich, kurwa debilu, gdzie jest te ciało, gałganie? O, Roderichem chcę pogadać, nie z fotelem. Nie, no nie wierzę. Boże, jesteś głupszy niż nie sądziłem. Jak się ma... Sytuacja na... Dobra, widzę, że z nim to się nie dogadamy się. Kto może mieć dostęp do... tego ciała? Odmaszerować!
Kurde, kto zarekwirował te całe gówno? To jest dobre pytanie. O, jesteś, Kobito. Kobita, sprawa jest na Dain. Mam wieści. Gdzie moja córka? Nie mów mi, proszę, że nie żyje. Jest wolna i wraca do zdrowia, ale nie może opuścić miejsca, w którym obecnie przebywa. Jak to? Czyli nadal jest więźniem? Poniekąd tak, ale lepsze to niż przesiadywanie w celi. Jeśli to cię pocieszy, wiedz, że jej porywacze nie żyją. Nic z tego nie rozumiem. To skomplikowane. Lena prosiłabym ci przekazał, że ma się dobrze. Świadomość, że żyje, mi wystarczy. Proszę, weź go. Nie mam jak inaczej cię nagrodzić. Dobra, damy jej, żeby to sprzedała. Nie potrzebuje jakichś gówien. Sprzedaj go. Pomoże ci to przetrwać trudne chwile. Nie mogę puścić cię bez nagrody. Oboje wiemy, że potrzebujesz tego znacznie bardziej niż ja. Niech cię Adanos chroni od złego. Jeszcze jedno. Znalazłem tego łowcę. Mam nadzieję, że mu dogadałeś za oszukiwanie starej kobiety. Z tym może być problem. Nie żyje. Był bardzo blisko, ale coś go zabiło na bagnie. Och, niech mi Adanos wybaczy moje słowa. Biedny chłopak. Pomodlę się za niego. Siema, Max. Siema, upodlak. Co? Pamiętam cię z wczoraj? Oczywiście, że cię pamiętam wczoraj. Mam pamięć absolutną. Siema, pamiętasz mnie? Babkę? Nie, ciebie nie pamiętam akurat, Bodzisław, że zburzyłeś babkę w piaskownicy. No, a całą resztę oczywiście, że pamiętam. Pamięć absolutna. Dobra, sprawa wyjaśniona. Chodźmy pogadać teraz z tym Lamusem. W więzieniu zobaczymy, co nam powie. Mam nadzieję, że jego informacje będą jakkolwiek przydatne. Bo w sumie to nie wiem, ale może się czegoś dowiemy. Siema, Ars. To kolejny wielbiciel? Pewnie chcesz posłuchać o tym, jak strzeliłem do tego kundla. Oczywiście, dla każdego znajdę chwilę mojego czasu. W końcu nigdzie się nie wybieram. Twierdzisz, że to ty stoisz za zamachem? No któż by inny? Który z mieszkańców tego sparszywiałego miasta wykazałby się na tyle dużą śmiałością, żeby strzelić do samego lichwiarza? I to w biały dzień, tak, panie i panowie? Tego dokonać mógł tylko Ars. No więc słucham. Co chcesz wiedzieć? A co ci właściwie z tego przyszło? Co ci właściwie z tego przyszło? Volker ma się dobrze, a ty trafiłeś za kratki. Do czasu. Miasto pamięta. Tylko patrzeć, aż ludzie powstaną, a wtedy poleje się krew. Czyja krew się poleje? Krew tych wszystkich bogatych drani, że będą błagać o litość, gdy lud już wyrwie władzę z ich chciwych łap. Jesteś zwykłym wariatem. No nie, mój drogi. Jestem głosem ludu. A moje imię kiedyś przyozdabiać będzie pomniki. To o to ci chodziło? O wywołanie chaosu i końca bezpieczeństwa na wyspie? Chaos? Chaos nie jest końcem, a początkiem. Początkiem czegoś nowego i dobrego. Czegoś słusznego. Myślę, że wielu w tym mieście nie podziela twojego zdania. Pewnie nie. Ale zdziwiłbyś się za to, ilu myśli podobnie. W tych czasach, jeśli chcesz coś zmienić, musisz to sobie wywalczyć. Fundamenty już zostały położone. Teraz tylko patrzeć na ruch ze strony innych. Dlaczego chciałeś śmierci Volkera? Lichwiarz. Szkodnik. Parszywy chrząszcz w ludzkiej skórze. Wrobił mojego ojca, a potem mnie. Wrobił? Wiedział, że dwoje się i troje, żeby spłacić jego dług. Ale ten dusigrosz za nic miał ludzką krzywdę. Wszystkich traktował tak samo, jak narzędzia. Bóg w końcu przeszedłby na mnie, a wtedy trafiłbym na bruk. Gdyby nie ten ochroniarz, gnida dostałaby to, na co zasłużyła. Opowiedz mi o tamtym dniu. To było rano? Nie, południe. A może wczesne popołudnie? Lichwiarz wyszedł przed dwór rozprostować kości. Może pójść do łaźni?
Ten wircyk zawsze dogadzał sobie wszelkimi znanymi ekstrawaginacjami. Przejdź do rzeczy. Zaczaiłem się w pobliżu ogrodu, wyciągnąłem z zapazuchy kuszę i strzeliłem do tego ludzkiego śmiecia. I wiesz, co ci powiem? Każdy zdrowo myślący człowiek zrobiłby na moim miejscu dokładnie to samo. Sprawy jednak nie potoczyły się tak, jak planowałeś. Byłem świadomy ryzyka, ale zrobiłem swoje. Interesujące. Udało mi się porozmawiać z Arsem. Facet gadał jak potłuczony i utrzymywał, że to on stał za zamachem. Ars miał dług u lichwiarza, którego nie spłacił na czas, stąd jego nienawiść wobec bogatych. Przynajmniej co do tej kwestii mam pewność. Nie mogę jednak wykluczać żadnego scenariusza wydarzeń. Potrzebuję czegoś więcej. Czyli generalnie gościu się przyznaje do winy. Dzięki, niech będą Adanosowi. Dupek się w końcu zamknął. Masz na myśli Arsa? A ktoś inny drze mordę jak nawiedzony? Jest tutaj od niedawna, a już wszyscy mają go dość. Nawet czerwoni. Cóż, musiałem z nim pogadać. Osip z tej strony. Marvin. Podsłuchałem tę waszą gadkę. I? Facet każdemu wciska tą samą historyjkę. Twierdzisz, że to nie Ars stoi za zamachem? Tego nie wiem. Znam jednak kogoś, kto mógłby wiedzieć. Kto to taki? Nie tak prędko, kolego. Wszystko ma swoją cenę. Po co ci złoto w więzieniu? Nie obchodzi mnie złoto. Moje dni są policzone. Jeśli mnie nie zetną, to trafię do kolonii. Zanim jedno albo drugie nastąpi, chciałbym zetrzeć z pyska Gujdo ten jego żałosny uśmieszek. Jak mam to zrobić? Normalnie prosiłbym o to któregoś z najemników, ale widzę po tobie, że nie jesteś zwykłym pieskiem Rodericha. Masz własny rozum, a to rzadkie u czerwonych. Gnida lubi sobie wypić. W ciągu dnia obala kilka butelek gorzałki, a to nie mała sztuka. Przynieś mi coś, po czym facet zamknie się w latrynie na parę dobrych godzin. Gdzie mam szukać takiego specyfiku? Nie mam pojęcia. U aptekarki, alchemika. To ty stoisz po tej lepszej stronie krat. Wymyśl coś. No dobra, to też jest ciekawy ten. I wtedy będzie trzeba załatwić Guido na cacy. Ta. Ale najpierw kradziesz. Eliksir wzmocnienia skóry. O kurde, pierdzielisz. Takie rzeczy można wydropić? O kurwa, eliksir wzmocnienia skóry? To nie jest przypadkiem jakiś rzadki specyfik? Czy to jest... Nie, to jest eliksir wzmocnienia. Myślałem, że to jest taki, wiecie, na stałe. To gówno. Uff, życie w Archolos nie jest łatwe. Oj, nie jest.